Siema, siemano. Ja już wróciłem od rana, działam, nie to, że dopiero wstałem. Byłem już pozałatwiać sprawy takie finansowe. Zobaczcie, przywiozłem z Niemiec dwa wentylatory, które zamierzam zamontować w hali, w tych kratkach wentylacyjnych, co mam, aby z dwóch stron wydmuchiwało powietrze. Taka mini wentylacja. A zobaczcie, co mnie tutaj czeka. Jak mi wszystko zarosło trawą. Trzeba kosę spalinową i od tego zacząć, żeby to wszystko wykosić. Przecież tutaj jest łoboda normalnie. Także zaraz palimy Eltona. Jadę po części do Lublina, do kombajnu. Być może wezmę lawetę od razu i z Świdnika. Pamiętacie Piotrka, który siał mi na wiosnę zboża siewnikiem Unii dużym, tym no-till. Zadeklarował się, że pożyczy mi swój stary opryskiwacz, którego nie używa, tam 1000 litrów około i 18 metrów lanca. I super mi to podpasowało. Jestem mu bardzo wdzięczny. To wezmę może do busa od razu lawetę i załatwię te dwie rzeczy naraz, że części do kombajnu zwiozę, bo już wszystko przyszło. No i może ten opryskiwacz udałoby się zaraz, żeby dwa razy nie kursować. Idziemy zobaczyć z tyłu. Coś tu się dzieje. Czemuż jest ten wicher odsunięty? Cholera wie. Kombajn rozebrany. Paski z mucarni pojechały do tego, aby takie same dobrać. Był bardzo wyjedzony już. Naprawdę bardzo był wyjedzony. Tutaj od dmuchawy do wymiany i od jazdy też był wyjedzony. Także to poszło i tam z drugiej strony łańcuchy zrzucone i są przyszły nowe, cały komplet do tego, tych poprzeczek parę, ale używanych. I tutaj pasek jeden zrzucony też do wymiany. Zaraz jak przywiozę, może jeszcze dzisiaj, jak nie to jutro, będziemy działać. Tutaj, aha, ta rolka jest dobra. Ja wiem, że jakąś rolkę, jak będę, to od razu kupię takie rolki, napinacze, bo tutaj sieczkarnię będę musiał podłączyć i sieczkarnią będę kosił wszystko. Coś tu się dzieje? Akumulatora nie ma. Zobaczmy, jaka woda. Ja pierdolę. Po rybkach nie ma śladu. Może jeszcze w tym bajorku jedna jest. Małżonka mówi, że kot wszystkie wyłapał. To wszystko trzeba ściąć. Zaraz odzwonię. Tutaj się nic nie zmieniło, sieczkarnia jeszcze jest, ale wylatuje w sobotę, zdaje się, stąd. Szkoda, bardzo szkoda. Najbardziej szkoda mi tej sieczkarni, że musiałem ją stracić. Jak wybiegł zarósł. A zobaczymy rzepak, czy wyrósł. Tutaj. No nie bardzo rzepak urósł. Bardziej urosła jakaś trawa. No ale jeszcze nie wiadomo, jak będzie. Tam już się zazieleniło, to znowu będzie trzeba talerzować. Tu u sąsiada widać, już żniwa przeprowadzone były. Pszenica zginęła z pola. U mnie jęczmienie na pewno też do koszenia, ale nie chce mi się tam teraz iść, bo nie ma czasu, muszę jechać do Lublina. Tak więc widzimy się w busie. Ja właśnie wyjeżdżam, podpiąłem lawetę i cisnę do Lublina po części do kombajnu, a muszę zadzwonić tylko, że już wyjeżdżam i od razu przyciągnę ten opryskiwacz, żeby już było z głowy. Dwa pasy wziąłem, co więcej, nic nie trzeba. Lecimy. Dobra, słuchajcie, właśnie odebrałem części do Wolwiaka. Kosztowały 2400 zł. Mam paski z mocarni
paski z jazdy, paski tam od, no cztery paski, dwa duże, dwa małe, trzy łańcuchy do gardzieli, a taką główkę do kosy i sprzęgło, tym się łączy targańca. I kosa pasuje jak coś z bizona, normalnie 4,20 można zakładać, tylko to przenitować tą główkę i ogień na tłoki. Jadę teraz, wpisałem w nawigację, ciśniemy po ten opryskiwacz do Piotrka, może coś tam się uda od niego nagrać trochę, może gospodarstwo pokaże, zobaczymy, nie wiem co zrobi, czy będzie chciał, czy nie. Myślałem, że tu trzeba skręcać, ale nie. I tak to będzie. Tam chłopaki od kombajnu już są przy nim, coś tam skręcają. Jeszcze te części dowiozę, nie wiem czy jeszcze ich zastanę. Najwyżej jutro skończymy kombajn przygotowywać całkowicie, założę sieczkarnię, header. Może w sobotę coś się ukosi. A struktura zasiewów, bo ta, ja skoszę, słomę siekam, na słomę po ferment, uprawa i Piotrek będzie siał mi rzepak. Struktura wygląda 29 hektarów rzepaku, 9 pszenicy na stanowisku po lucernie, którą zdecydowałem się jednak likwidować. Do tego tam 70 arów owsa zimowego, przewódkowego na rozmnożenie i na najsłabszych stanowiskach moich pójdzie prawdopodobnie na wiosnę kukurydza 14 hektarów. Tak więc mniej więcej tak się będzie to kształtowało. Widzimy się u Piotrka na gospodarstwie. Tu stoi opryskiwacz, a tak będziemy go ładować. A jeszcze się teleskop wysuwa. Akurat. No i wyjeżdżam do domu, wracam, już 16 godzina, cały dzień poszedł, no ale co zrobić, nic nie zrobisz. Teleportować się nie da. Szeroki jest ten opryskiwacz, ale bardziej go dałem na prawą stronę, tak żeby tutaj lewa była wolna. No jakoś to będzie szło. Oficjalnie chciałem podziękować Piotrkowi, bo no użyczył mi go, on mu jest niepotrzebny, ma duży opryskiwacz kupiony, ten zakupił tylko dlatego, że czekał na modernizację, zanim przyjedzie, ja musiał tam pryskać i stoi nieużywany, powiedział, że mogę używać, w sumie nie określił się, kiedy miałbym go oddać, na pewno całą do jesieni będzie u mnie służył, a być może jeszcze nawet i wiosnę. Tak, żeby odciążyć się z konieczności zakupu to będę użytkował, jak jest taka możliwość, bo czemu nie. Opryskiwacz już nie pamiętam jakiej marki, zrobię w domu jak już zajadę, takie oględziny zrobimy. Co to za marka? Mogę tylko powiedzieć, że około 1100-1150 litrów wchodzi cieczy. Belka 18 metrów. Podnoszona jest hydraulicznie, a rozkładana ręcznie. No ale taki problem to nie problem. Ważne, że pojemność jest taka, że tam 5 hektarów praktycznie się opryska. Nie będzie trzeba aż tak dużo kursować. No dwa razy więcej trzeba będzie krótko. Nie, nawet nie dwa razy, bo tamten miałem 1600. Mi by się przydał taki 3000-2500 litra. Bo mam daleko pola w takich konfiguracjach
10-15 hektarów jedno pole. To żeby to tak ogarnąć jednym opryskiwaczem, jeden taki rejon, jedną uprawę, bo tak to jest też podzielone, to najlepiej byłoby właśnie 2,5-3 tysiąca litrów. A to już nie jest mały koszt, a nie chciałbym kupować też dwa razy, dlatego skorzystam z uprzejmości tej Piotrka i pewnie do żniw go będę użytkował. Fajnie, że są tacy koledzy jeszcze. Widzimy się w domu, jak zajadę i obejrzymy sobie, coż to jest za sprzęt. No i jestem, jakoś dojechałem. Kurde, dopiero teraz jak to zobaczyłem, zapomniałem, że miałem wstąpić po kosę spalinową do ojca. Ale i tak nic by z tego nie wyszło, bo... A, są chłopaki jeszcze do kombajnu, to ja im części od razu wydam tutaj. Już zdejmował go dzisiaj nie będę. O tak, zaraz obczaimy. Pokażę do kamery, co to jest. I będę kończył film na dzisiaj, bo idę tam przy kombajnie jeszcze mogę może. Ło, ja się nie wyrobię. No za cholerę. Delikatnie. Poszedł. O, jutro go zdejmę. Tak jak wspominałem, tam około 1100 litrów wchodzi, cieczy. Siger. Firma 18 metrów lanca, wszystko jest poodkręcane, będę musiał poskręcać sekcję sobie, jest zalany Borygo, no pryskiwacz jako pryskiwacz, 18 metrów ręcznie rozkładana, także jest czym pryskać, na szczęście, myślę, że damy radę. Cóż tu więcej o nim mówić? Nie ma więcej co mówić, tylko jeszcze raz podziękować Piotrkowi. I co? I trzymajcie się. Do następnego filmu. Do jutra. Niech plon będzie z nami. Napięte. Nie przestał, nie przesunął się? Nie przesunął. To jeszcze raz trzymajcie się. Hej!